Dzień dobry, Anna Biskupska. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnego wydania serwisu Zgierska Przestrzeń. Początek nowego roku szkolnego za nami. Wszystkie miejskie szkoły ruszyły 1 września w normalnym trybie nauczania. Choć trzeba przyznać, że uroczyste rozpoczęcia miały raczej charakter kameralny. Zanim wybrzmiał pierwszy dzwonek, szkoły przygotowały się do pracy w warunkach pandemii. Wszystkie zostały wyposażone w zapas środków ochrony osobistej i płyny dezynfekcyjne. Każda placówka ma również opracowany specjalny regulamin postępowania. Ponadto dla dyrektorów szkół i przedszkoli sanepid uruchomił gorącą linię. To jednak nie wszystko. Mamy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w kwestii związanej z ilością dzieci w oddziałach chociażby przedszkolnych, która została zliberalizowana do 1,5 m² na każde dziecko. Co do szkół takich obostrzeń nie ma, ale jeśli tylko takie możliwości będą, to będziemy zachęcać dyrektorów do tego, żeby je stosować. Podobnie jak z noszeniem maseczek. Nie ma takiego obowiązku, ale my oczywiście zachęcamy, żeby ten poziom tej ochrony i kultury związanej z obostrzeniami sanitarnymi podnieść. Szkoły na bieżąco będą reagować w sytuacjach zagrożenia, oby było ich jak najmniej. W tym roku naukę w miejskich podstawówkach rozpoczęło 4219 dzieci i 560 uczniów w samorządowym liceum ogólnokształcącym. Zgierz pamięta o uczestnikach wydarzeń sprzed 40 lat, kiedy to w Gdańsku podpisane zostały porozumienia sierpniowe. Oficjalne obchody tego dnia były okazją do przypomnienia roli, jaką NSZZ Solidarność odegrały w odbudowie samorządu terytorialnego. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta, organizacji związkowych, radni i parlamentarzyści. Uczestnicy dziękowali ludziom, których odwaga i niezłomność sprawiły, że przez wiele lat Polska była wzorem przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Porozumienia sierpniowe, przypomnijmy, są jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii naszego kraju. Powstanie Solidarności, za którą stanęły miliony obywateli, przyczyniło się do zmian, które doprowadziły Polskę do odzyskania wolności i demokracji. To już pewne. Zgierz wyremontuje drugi odcinek linii tramwajowej nr 45 od Kuraka do Placu Kilińskiego. Uroczyste podpisanie umowy z firmą wykonawczą konsorcjum KMPK Łódź odbyło się 28 sierpnia. Samorząd zabezpieczył na ten cel 12,5 miliona złotych. Kwota pochodzi z budżetu miasta i obejmuje wymianę zdegradowanych elementów oraz instalację nowej infrastruktury kluczowej dla sprawnego funkcjonowania nowego taboru. Częściowo wymiana odcinka torowego, częściowo przede wszystkim wymiana słupów trakcyjnych, które są na tym odcinku, jak również samego kabla zasilającego i co najważniejsze, wykonanie podstacji energetycznej zupełnie w innym obszarze róg łódzkiej i łąkowej. Tam będzie zasilanie, które będzie gwarantowało dojazd tramwaju. Jednocześnie trwają starania władz miasta o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Linia 45 powinna ruszyć na nowo pod koniec 2021 roku. Niedawno otwarta strzelnica golfowa na Malince działa pełną parą, a zwolennicy tej dyscypliny robią wszystko, by pozyskać nowych adeptów. Pod koniec sierpnia odbył się tam turniej Malinka Golf Cup. Sportowa rywalizacja odbyła się w scenerii rekreacyjnych terenów Zgierza i przyciągnęła wielu miłośników tego sportu. Na strzelnicy pojawiły się dzieci, młodzież oraz nieco starsi mieszkańcy, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Było mnóstwo dobrej zabawy i sporo nagród. Strzelnica golfowa to nowy obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Została otwarta wiosną tego roku w miejscu wyciągu narciarskiego na Malince. Miejsce przystosowane jest zarówno dla profesjonalnych graczy, jak i osób, które dopiero poznają tajniki tej dyscypliny. Miasto Zgierz zachęca do udziału w wydarzeniach w ramach Narodowego Dnia Sportu. W sobotę, 19 września w obiektach MOSiR odbędzie się wiele interesujących wydarzeń sportowych i rekreacyjnych dla najmłodszych oraz najstarszych.
Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w grach, treningach i animacjach, które odbywać się będą na Malince, na terenie Mosir przy ulicy Wschodniej, w Parku Miejskim oraz na kortach tenisowych przy ulicy Struga. Z pewnością każdy znajdzie swoją ulubioną dyscyplinę. Chcemy zachęcić wszystkich mieszkańców do udziału w zajęciach sportowych, do aktywnego trybu życia. Do dyspozycji naszych mieszkańców będą obiekty sportowe oraz specjalnie dla nich przygotowani trenerzy i opiekunowie zajęć. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie www.miasto.zgierz.pl i na facebookowym profilu Miasto Zgierz. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Sportu. I to już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego wydania serwisu Zgierska Przestrzeń już za 2 tygodnie. Do zobaczenia!